Dobrze więc. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Marek Krawczyk, jestem country managerem firmy Strusoft na Polskę i dzisiaj będę miał przyjemność przedstawienia Państwu naszego programu FemDesign na podstawie analizy wymiarowania płyt żelbetowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych funkcjonalności, które zostały wprowadzone wraz z wersją 22. I tutaj pozwolę sobie jedną rzecz zaznaczyć, że oczywiście program działa w oparciu o normy Eurocode wraz z załącznikami krajowym i tym polskim. Jednak ja będę prowadził spotkanie na wersji programu angielskiej z tytułu tego, że zawsze mamy pewną różnicę, jeżeli chodzi o wydawanie wersji językowej. No i w tym momencie jest dostępna tylko wersja angielska do wersji 22, a już w kwietniu powinny się pojawić wersje kolejne. Dobrze więc. Zaczynamy. Więc nasze spotkanie będzie zasadniczo przebiegało w dwóch takich modułach. Pierwsza część prezentacji będzie właśnie taką prezentacją, typową prezentacją pokazującą funkcjonalność programu, a następnie pokażę omawiane opcje już w samym programie i po kolei przejdziemy przez możliwości samego programu FemDesign. To dla tych osób, które jeszcze nie miały okazji spotkać się z naszym programem. Następnie przejdziemy przez zagadnienie modelowania elementów powłokowych, tworzenie siatki MES, analizy wyników, wymiarowania płyt żelbetowych, a na końcu, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, ja postaram się na nie udzielić odpowiedzi. Dobrze więc. No więc FemDesign jest programem do modelowania i analizy metodą elementów skończonych dla obiektów z zakresu inżynierii budowlanej, zarówno obiektów 2D, jak i 3D. Zamodelujemy każdy rodzaj konstrukcji, począwszy od elementów prostych po złożone konstrukcje hybrydowe. Modele mogą być budowane ręcznie bądź mogą być zaimportowane z innych programów, o czym troszeczkę później. Na podstawie właśnie takiego modelu jesteśmy w stanie zbudować model obliczeniowy MES. Siatka obliczeniowa jest budowana w zasadzie automatycznie, mamy bardzo szeroki wachlarz jej modyfikacji. No i w samym programie możemy tworzyć obliczenia zarówno statyczne, czyli obliczenia liniowe i nieliniowe, czy przeprowadzać analizę dynamiczną, sprawdzać globalną stateczność konstrukcji i tym podobne. Przechodząc do generacji obciążeń, oprócz całej palety standardowych obciążeń dostępnych w programach MES-owskich, możemy oczywiście obliczenia grupować, możemy przykładać obciążenia ruchome. Program FemDesign posiada również bardzo przyjazne makra do wykonywania obciążeń klimatycznych, na przykład dla śniegu czy dla wiatru. Oraz możemy przeprowadzić na przykład właśnie analizę czasową TDA. Przechodząc dalej do wymiarowania konstrukcji, w FemDesign jesteśmy w stanie zamodelować zarówno konstrukcje żelbetowe, jesteśmy w stanie zmiarować konstrukcje drewna, w tym drewna klejonego krzyżowo CLT, konstrukcji stalowych, fundamentów, konstrukcji murowych oraz kompozytów. Jeżeli chodzi o konstrukcje żelbetowe, na nich się dzisiaj głównie skupimy, ale tak z grubsza, żeby to zaznaczyć, dzięki modułowi RC Design jesteśmy w stanie zwymiarować płyty, belki, kolumny na wszelakie siły przekrojowe, na ścinanie, przebicie. Jesteśmy w stanie uwzględnić właśnie odporność ogniową, sprawdzić analizę ugięć w stanie zarysowanym. Dalej, jeżeli chodzi o konstrukcje stalowe, jest dostępna pełna analiza konstrukcji stalowych wraz z połączeniami. Jesteśmy w stanie wykonać ręczne bądź automatyczne wymiarowanie przekrojów, sprawdzić wytężenia wszystkich klas, sprawdzić również warunki pożarowe, ustalić, a także
sprawdzić globalną stateczność konstrukcji w oparciu o sztywność węzłów, które możemy zamodelować zarówno w module do parametrycznego modelowania węzłów w programie, bądź też przy użyciu innych oprogramowań. Mamy konstrukcje drewniane, w tym tak jak wspomniałem, drewno, konstrukcje wykonane z CLT. Jak widać tutaj na załączonej grafice, jest to bardzo ciekawy materiał, choćby ze względu na bardzo nietypowe siły przekrojowe, które wynikają z laminarnej budowy tegoż materiału. Mamy materiały kompozytowe, tutaj głównie wymiarujemy kolumny zazbrojone profilami stalowymi oraz tak zwane delta beamy, belki w kształcie delta. Mamy moduł do wymiarowania konstrukcji murowych, a także moduł do wymiarowania fundamentów, w tym oczywiście płyt fundamentowych, stop fundamentowych czy pali oraz moduł do analizy 3D właściwości gruntu. Jeżeli chodzi o współpracę BIM, jak widać na załączonej grafice, jest ona bardzo szeroka. Pozwolę sobie zacząć od plików, na których bazie możemy zbudować model w FemDesign. Są to oczywiście pliki DWG, DXF oraz bardzo popularny w tym momencie IFC i zyskując na popularności format SAF. Jest to format, który pozwala na bardzo prostą wymianę modeli pomiędzy różnymi oprogramowaniami. Zdaję sobie sprawę, że konstruktorzy z pewną rezerwą podchodzą do tego typu rozwiązań, jednak tak naprawdę jest to spisanie modelu generalnie w arkuszu Excela, mówiąc wprost, i no, jest tam bardzo małe pole na jakiekolwiek błędy. Jeżeli chodzi o programy stricte do modelowania, mamy programy Revit, Allplan oraz Tekla Structures. Dodatkowo w tym roku jako taką nowość mamy moduł do współpracy z programem Idea Statica. Jest to moduł, który automatycznie pozwala niemalże eksportować siły węzłowe do programu Idea Statica, a następnie zaimportować je z powrotem po obliczeniu ich właśnie w tym programie do FemDesign, uwzględnieniu ich sztywności w globalnej analizie konstrukcji. Jeżeli ktoś pokusiłby się na automatyzację różnych procesów w FemDesign, mamy do dyspozycji narzędzia typu Grasshopper, Dynamo czy język programowania Python i C#. No i samą dokumentację możemy wykonywać w postaci właśnie plików MATCAD-a, Worda czy Excela. Dobrze, przejdźmy do modelowania. Jeżeli chodzi o modelowanie elementów powłokowych, w FemDesign zasadniczo możemy użyć dwóch możliwości. Płyty z betonu zbrojonego lub płyty kanałowe. Możemy również zamodelować cięgna z kablobetonu poprzez wprowadzenie sił wewnętrznych do przekroju zgodnie z Eurokodem, ale o tym będę wspominał w przyszłości. Jakoż no nie będziemy się dzisiaj skupiać na modelowaniu, wspomnę tylko o aspektach, które dla wymiarowania mają znaczenie. Zgodnie z logiką MES, analiza poszczególnych elementów dokonywana jest przy pomocy macierzy sztywności, którą możemy dowolnie modyfikować. I tutaj mamy taki przykład właśnie dla pełnej płyty, gdzie możemy w ten czy inny sposób ingerować w sztywność naszej płyty. Jeżeli chodzi o płyty profilowane, to znaczy płyty kanałowe, to w programie FemDesign są one modelowane na zasadzie płyty fikcyjnej. Zautomatyzowane jest jednak to, że macierz sztywności dla takiej płyty jest liczona automatycznie. I tutaj mamy taki przykład. W budownictwie nie wszystkie elementy projektowane są przez nas od zera. To też FemDesign umożliwia wprowadzenie takich właśnie obiektów do modelu w oparciu o informacje od producenta bądź zautomatyzowany kalkulator wewnętrzny, który pozwoli nam oszacować sztywność tychże elementów.
I tutaj pozwolę sobie pokazać właśnie no takie elementy, łącznie z, gdzie możemy właśnie kompleksowo zdefiniować geometrię i tym samym uzyskać sztywność tej powłoki. Możemy mieć również wpływ na początkową siłę ugięcia elementu poprzez zadanie siły naciągu cięgien w takich elementach. I sam FEMdesign pozwala również na bardzo proste zdefiniowanie warunków brzegowych elementów, co właśnie w tego typu rozwiązaniach prefabrykacyjnych ma bardzo duże znaczenie. No tutaj na slajdzie mogą Państwo zauważyć wzory, z jakich te macierze są liczone. Jeżeli chodzi o elementy powłokowe i tworzenie siatki MES, w samych ustawieniach można oczywiście ustalić wielkość elementu oczka siatki, możemy ustalić także minimalną wartość węzłów na krawędziach oraz dla elementów prętowych możemy również ustalić kąt dla siatkowania połuku. Mamy pełen podgląd wartości w modelu. Tworzenie siatki może odbywać się manualnie poprzez siatkowanie poszczególnych elementów, na przykład tutaj możemy zauważyć, lub też możemy zasiatkować cały model, całe jego fragmenty, lub też po prostu wykonać siatkowanie zaraz przed samymi obliczeniami. Tutaj dowolność mamy naprawdę, naprawdę dowolną. No są jakby, według mojej opinii, są jakby dwie główne szkoły, jeżeli chodzi o siatkowanie. Jedno to jest generowanie siatki, dostosowanie jej później w miejscach krytycznych dla konstrukcji, lub też stworzenie jej ręcznie, element po elemencie, dla poczucia większej kontroli. No i mamy podgląd tej siatki jeszcze przed wykonaniem samych obliczeń naszego modelu. Większość narzędzi do modyfikowania siatki jest dostępna na pasku wstęgi w zakładce analiza. Wartym wspomnienia jest tutaj wygładzanie tak zwanych pików, które mogą zostać dowolnie zdefiniowane przez wprowadzenie wartości F. Dzięki temu zakres pomarańczowego pola, które widzimy tutaj po prawej stronie, będzie się zwiększał bądź zmniejszał w zależności od tego, jaki będziemy mieli przekrój podpory bądź też płyty. Co więcej, właśnie w tych regionach możemy tą siatkę dowolnie zagęszczać. Przechodząc do analizy wyników, w programie FEMdesign mamy bardzo dużo możliwości ich prezentacji. Wśród nich każdy może, w zasadzie każdy będzie w stanie znaleźć odpowiednią formę, dzięki której interpretacja wyników będzie przebiegała łatwo i szybko. Po wykonaniu obliczeń i na podstawie analizy możemy sprawdzić oczywiście ugięcia. Zaznaczyć trzeba, że na tym etapie są to ugięcia wynikające z czystej analizy liniowej. Po zwymiarowaniu i zazbrojeniu przekroju będziemy mogli policzyć ugięcia dla przekroju zarysowanego. I możemy przedstawiać wartości sił w płycie za pomocą przekrojów, tak jak tutaj widzimy, w dowolnym miejscu płyty, może za pomocą konturów lub też map momentów i grafów. Jedno nie wyklucza drugiego. Możemy dostosować również paletę kolorów do swoich preferencji, tak żeby na przykład pokazać wartości, które nas interesują. A także możemy za pomocą różnych narzędzi filtrować wartości lub wyszukiwać ekstrema sił dla danych elementów. I to jest wierzchołek kury lodowej, jeżeli chodzi o odczytywanie wyników w programie FEMdesign. Nowością w naszym programie jest możliwość tworzenia ręcznych szablonów wyników, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Znakomicie ułatwia to analizę i prezentowanie właśnie rezultatów naszych obliczeń, które właśnie w tym momencie nas interesują. Generalnie nie ma ograniczeń, jak i dla jakich obiektów wyniki chcemy uzyskać. Tutaj właśnie na przykładzie zaprezentowałem podpory liniowe i siły
które właśnie w tych podporach występują. Jako że tematem dzisiejszego webinaru jest analiza płyt żelbetowych, pozwolę sobie na krótkie przypomnienie podstawowych kryteriów, które oprócz oczywiście sił wewnętrznych ustroju wpływają na wysokość przekroju płyty. Więc dla stropów płaskich, bo z takim będziemy mieli tutaj do czynienia, grubość płyty może być wstępnie zdefiniowana przez normę PNEN 1992-12, czyli normę pożarową, czyli tą grubość płyty możemy oszacować na podstawie standardowej odporności ogniowej REI. Jak widzimy, powyżej REI 90 jest to grubość 20 cm, a poniżej kolejno 18 i 15 cm. Kolejnym zapisem, które może być przy takim pierwszym podejściu, może być interesujące, to to, że w momencie, kiedy konieczne jest zastosowanie zbroi na ścinanie, grubość płyty powinna być co najmniej, powinna wynosić co najmniej 20 cm. O tym nam mówi punkt 9.3.2 z Eurokodu drugiego. I takim ostatnim kryterium będzie sprawdzenie granicznego stosunku wysokości D do rozpiętości L płyty i po prostu sprawdzenie jej smukłości. No oczywiście, no jeżeli mamy strop płytowo-słupowy, też dobrą praktyką jest sprawdzenie samej nośności betonu na przebicie względem sił występujących w ekstremalnych miejscach. Ale idziemy dalej. Dobrze więc, przechodząc do wymiarowania, możemy na wstępie ustalić, czy efekty drugiego rzędu mają zostać uwzględnione w oparciu o metodę nominalnej sztywności bądź też nominalnej krzywizny. Możemy także zdefiniować, które kombinacje stanu granicznego użytkowalności mają zostać zastosowane przy obliczaniu szerokości rys. Trzecią opcją jest uwzględnienie zapisu Eurokodu drugiego w punkcie 7.1.2, stanowiącym, że jeżeli naprężenia rozciągające przy zginaniu nie przekraczają średniej wartości wytrzymałości betonu na rozciąganie, to obliczając naprężenia i ugięcia można przyjąć, że przekroje poprzeczne są niezarysowane. To jest opcja szczególnie użyteczna, kiedy mamy no, w zasadzie pewność, że dany właśnie przekrój będzie ściskany. Dobrze. Idąc dalej, w parametrach obliczeniowych jesteśmy w stanie już tutaj dla zbrojenia powłokowego, to powłokowego zbrojenia teoretycznego, jesteśmy w stanie przede wszystkim zdefiniować wstępną siatkę zbrojenia, otulinę oraz szerokość rysy. Zbrojenie to zostanie wykorzystane głównie do wyznaczenia ramienia sił wewnętrznych. Idąc dalej, możemy uwzględnić mimośrody dla obliczanego zbrojenia, a także wyboczenia płyty, w tym imperfekcje i efekty drugiego rzędu. To są dość długie rozdziały w Eurokodzie, więc pozwolę sobie je pominąć. Ale jeżeli chodzi o tutaj minimalny mimośród dla przekrojów ze zbrojeniem symetrycznym, mamy punkt 6.1.4, który również możemy zastosować. O, przepraszam. Mamy też dodatkowe opcje dotyczące zastosowania zbrojenia ściskanego czy minimalnego zbrojenia. I tutaj mamy wymiarowanie naszej płyty zgodnie z normą PNEN 19212. Gdzie możemy w pełni zabrać naszą konstrukcję na sytuację pożarową poprzez ustawienie właściwości betonu, poprzez ustawienie właściwości naszego zbrojenia, wybranie modelu obliczeniowego, poprzez wybranie krzywej temperatury, czasu ekspozycji na ogień czy iteracji kroku w czasie. Z opcji obliczeniowych możemy ustawić opcję dzielącą przekrój na strefy lub też wykorzystać metodę 500 stopni
która zakłada fikcyjne usuwanie tych części przekroju, których temperatura przekroczy właśnie tą temperaturę. Możemy także sprawdzić odporność ogniową względem wyboczenia oraz ustawić ekspozycję płyty na działania temperatury lub również możemy wykorzystać właśnie izolację. Mamy też możliwość zagęszczenia siatki w tym przekroju. I aby móc przeprowadzić analizę ogniową, musimy ustawić taki przypadek obciążeń oraz kombinacje, właśnie, które będą spełniały właśnie wymagania tych obciążeń wyjątkowych. Jeżeli chodzi o wymiarowanie na ścinanie, które jeżeli chodzi o ustroje płytowe, również jest nowością w naszym programie, to dzięki właśnie modułowi do zbrojenia płyt jesteśmy w stanie zaprojektować wszelakiego rodzaju strzemiona. Sam design automatycznie uwzględnia zapis Eurokodu drugiego o szczytywaniu sił poprzecznych w odległości D od lica podpory. Możemy także wyłączyć sprawdzanie ścinania zgodnie z piktogramem przedstawionym na slajdzie. Również możemy właśnie definiować, czy chcemy użyć tego szczytywania siły ścinającej w odległości D od podpory. Możemy również w bardzo łatwy i szybki sposób wyświetlić nośność na ścinanie lub utylizację przekrojów, czyli możemy wyświetlić wartości takie jak obliczona nośność na ścinanie bez zbrojenia VRTC, obliczoną wartość siły poprzecznej dla zbrojenia, które osiągnęło granicę plastyczności VRDS czy VRD Max. Możemy także wyświetlić wartości sił wymiarujących VED i VED RED. I tutaj mamy jeszcze możliwość właśnie zdefiniowania parametrów zbrojenia na ścinanie, dzięki czemu możemy uwzględnić jakość stali, jaką chcemy użyć, średnicę naszych strzemion, rozstaw, a także to, jak chcemy wymusić na programie, aby te strzemiona były rozkładane. Oczywiście mamy pełną możliwość ręcznego wykonania takich zbrojeń. I w FEM Design zmiarujemy również łatwo płytę na przebicie. Jednym kliknięciem możemy w zasadzie sprawdzić wytężenia w danych miejscach, uwzględnić parametry obliczeniowe, takie jak współczynnik beta czy obwód kontrolny. Możemy na nie ręcznie wpływać, jeżeli taka jest nasza inżynierska ocena. Posiadamy możliwość zbrojenia na przebicie przy pomocy strzemion, odgiętych prętów czy halfenów. I tutaj mamy właśnie taki przykład zazbrojenia takiej kolumny. I zanim przejdziemy do samego programu, w FEM Design mamy pełną dowolność modelowania zbrojenia, czy to ręcznie, właśnie, czy automatycznie, o czym wcześniej wspomniałem. Możemy także oznaczyć siatki zbrojenia, mając na uwadze ich położenie, co znacznie ułatwia czytanie takiego modelu. Dodam tylko, że właśnie to zbrojenie, które generowane jest w FEM Design, jest zbrojeniem w pełni sparametryzowanym i po eksporcie do takiego programu jak Allplan. Może być ono w pełni edytowalne, jak każdy inny projekt zamodelowany w tym właśnie programie. Dobrze, przejdźmy zatem do samego programu FEM Design. No więc tak, ja pozwoliłem sobie właśnie przygotować tą konstrukcję, którą mieliśmy dostępną na prezentacji. Jest to, może tutaj pokażę. Konstrukcja płytowa podparta kolumnami. Na brzegach mamy tutaj elementy belkowe i także jedną podporę w postaci ściany żelbetowej.
Jeżeli chodzi o obciążenia, mamy obciążenia stałe, zmienne oraz obciążenia ogniowe, które zostały odpowiednio uwzględnione w kombinacji. Jak widzimy, obciążenia ogniowe są uwzględnione tutaj w sytuacji wyjątkowej. I teraz tak, jeżeli przejdziemy sobie do analizy, możemy przeliczyć model. I oglądać go w zakładce właśnie MES. I mamy tutaj wszystkie narzędzia, jeżeli chodzi o właśnie podglądanie, ile mamy na przykład, na ile elementów nasz pręd jest podzielony, ile zawiera węzłów, ile dana krawędź. Tutaj mamy dwie liczby, bo jedna wynika z belki, druga wynika z płyty. Co dalej? Oczywiście możemy właśnie wykonywać tutaj dogęszczenia siatek i na przykład dla takiego słupa w środku celowo zadałem mu większą średnicę. Jak widzimy, automatycznie wygenerowana jest ten zakres wygładzania, jest stosunkowo większy, jeżeli mówimy o, jeżeli mamy tutaj, jest większy w stosunku do naszej powierzchni przekroju podpory i możemy właśnie oznaczyć wszelakie elementy, które nas interesują, jednym przeciągnięciem myszy i potwierdzeniem klawiszem Enter dogęścić tą siatkę. I tak, no, zmieniłem siatkę, więc musimy przeliczyć model jeszcze raz, ale na szczęście będzie to trwało tylko kilka sekund. I jeżeli chodzi o wyniki, to oczywiście możemy sobie sprawdzić ugięcia dla wszystkich na przykład widocznych obiektów. Możemy zwiększyć skalę tych ugięć. Zależy właśnie oczywiście to w przypadku SLS. Możemy zwiększyć dokładność wyników, a także czcionkę. Idąc dalej, możemy sprawdzić wszystkie siły przekrojowe w naszej konstrukcji. I jak mamy tutaj właśnie taki model, możemy oczywiście możemy użyć skali kolorów, a także na przykład użyć właśnie zdeformowanej siatki, aby mieć te wyniki bardziej czytelne. No, narzędzia, które są też bardzo wygodne a o których wspomniałem na prezentacji, to jest właśnie na przykład biblioteka własnych wyników, jakie chcemy zaprezentować. Możemy wybrać tutaj dowolne reakcje, które chcemy zawrzeć w naszych wynikach. No i na przykład tutaj mamy przygotowane właśnie reakcje. Możemy usunąć, na przykład nie interesują nas reakcje, przepraszam, w danym kierunku. Skasowałem cały przykład, więc może skupmy się na prętach. I mamy tutaj siły dla elementów belkowych i na przykład chcemy uwzględnić same ścinanie bez momentów. Możemy je podpisać. Mamy tą wersję, a następnie przy w zakładce Custom Results możemy te wyniki wyświetlić. Oczywiście jest ich całkiem sporo z tego tytułu, że i belek mamy, i kolumn mamy całkiem sporo, więc dla każdego końca z tych wartości możemy wyświetlić te wyniki. Jest to bardzo wygodne, jeżeli chodzi o samą prezentację, na przykład wartości sił dla podpór czy wartości połączeń. Dobrze.
Tak więc tak, jeżeli chodzi jeszcze tutaj o siły, oczywiście możemy sprawdzić również reakcje, które możemy wyłączyć już zaraz. Na przykład chcemy poznać same reakcje po zecie i już mamy tą możliwość. Możemy je przefiltrować, możemy poznać wartości dla każdej oddzielnej podpory i dla przypadku, dla którego obowiązują. Tak więc edycja tych obciążeń jest bardzo prosta. Myślę, że każdy znajdzie odpowiedni wariant dla siebie. Bardzo fajną funkcjonalnością jest również no, takie kontrolne sprawdzenie równania reakcji w naszej konstrukcji dla każdego przypadku, dla każdej kombinacji obciążeń. No jest to oczywiście o tyle przydatne, że zawsze możemy gdzieś to znaleźć, czy wszystkie obciążenia są dobrze przyłożone i taki pierwsze sprawdzenie możemy wykonać. Dobrze więc przejdźmy do wymiarowania. I teraz tak, jeżeli chodzi o wymiarowanie, to tak jak pokazywałem, możemy przez wybranie parametrów obliczeniowych możemy wybrać podstawową siatkę zbrojenia teoretycznego, możemy wyznaczyć maksymalną szerokość rysy, odznaczyć różnego rodzaju sprawdzenia w zależności od zgodnych z normami Eurocode, a także tutaj mamy możliwość sprawdzenia, zdefiniowania odporności ogniowej danej płyty. Możemy oczywiście ustawić tutaj, która strona jest ogrzewana. Możemy dogęścić siatkę lub ją zmniejszyć. Ja ją może zmniejszę, bo jeżeli puścimy obliczenia, to będzie trwało to trochę krócej. Mamy wszystkie parametry właśnie betonu, zbrojenia. Możemy sprawdzić wypoczenie płyty w warunkach pożarowych i właśnie wybrać którąś z metod wymiarowania zgodnych z Eurocodem. I tutaj mamy właśnie te pręty. I możemy w tym momencie wykonać dla obu. Nie dla ściany. Dla obu tych płyt. Parametry samego wymiarowania, czyli dla podstawową siatkę możemy użyć na przykład prętów 10 co 150. Jeżeli chodzi o dodatkowe dozbrojenia, niech to będą pręty 14, 16, zarówno dla kierunku X, jak i kierunku Y. I następnie możemy przekopiować to na kolejną warstwę zbrojenia. Potwierdzamy klawiszem OK. I następnie możemy znowu cały model lub po kolei sprawdzić, zwymiarować nasze zbrojenie. I tutaj możemy je już odczytać. Zgodnie z, jeszcze może o tym wspomnę, mamy tutaj takie koło zębate. Tutaj możemy właśnie ustalić tą paletę kolorów, o której wspominałem. Dzięki temu to zbrojenie też będzie bardziej czytelne. Widzimy, gdzie mamy jakieś dozbrojenia, gdzie te wartości mogą być większe. Jeżeli przejdziemy sobie właśnie na zbrojenie tutaj dołem, a także w kolejnych kierunkach, mamy dynamiczny podgląd na właśnie utylizację danych przekrojów. Tutaj mamy płytę jednokierunkową.
lub też właśnie wymiarowanie na, lub też możemy sprawdzić brakujące zbrojenie. No jak widzimy tutaj, program nam zwymiarował dość dokładnie te obciążenia, więc ja może dla przykładu obliczeniowego zmienię tutaj tą wartość siły podłużnej. Zadajmy ją tutaj, aby otrzymać jakieś niekorzystne obciążenia ścinające. Dalej 92, więc szybko jeszcze zwiększymy do 85. I sprawdzimy jeszcze raz. Powinna nie wyjść. Udało się. Ponieważ no, program bierze pod uwagę to zbrojenie, które już zostało zadane, widzimy, w jakich kierunkach mamy przekroczone nośności, czyli jest to zbrojenie dołem w kierunku Y, czyli mamy tutaj właśnie zbrojenie w kierunku Y, czyli na przykład możemy oczywiście ręcznie możemy usunąć tą siatkę od nowa i poprosić program, aby nam wygenerował je od początku, a możemy po prostu ręcznie przeciągnąć sobie te wartości, które nas interesują. Jeszcze raz sprawdzić. Już tu widzimy, że nam pospadały te wartości. Możemy je również bardzo łatwo zlokalizować. Tu widzimy, że mamy jakiś pik. Oczywiście to też jest kwestia, że mamy dość dużo oczka siatki, więc jakby kwestia jest tego typu, no ale dzięki temu też nasz model może być bardzo szybko policzony. No i jeżeli chodzi, jeszcze mamy tutaj X, no ale tu może już na razie się nie będziemy już zagłębiać w to zbrojenie zanadto. Szkoda tracić na to czasu. I przejdźmy do wymiarowania zbrojenia na ścinanie. Czyli możemy sprawdzić tutaj przekroje. Jak widzimy, występuje nam tutaj dość duże, dość znacząco przekroczona nośność, bo mamy aż 142%. No i możemy tutaj sprawdzić właśnie różnego rodzaju nośności, bądź też właśnie wykorzystanie przekroju, w zależności od tego, co nas będzie interesowało. No my mamy tutaj właśnie kwestię VRDC i po kliknięciu tutaj tej ikonki do kontroli obszarów, w których zbrojenie jest wyznaczane, możemy każdy z takich obszarów, tak jak tutaj widzimy, możemy zdefiniować indywidualnie. Oczywiście ustawienia programu, mamy ustawienia globalne dla całego modelu. I idąc dalej, dla parametrów obliczeniowych możemy wyznaczyć kąt kotangens teta dla krzyżulców w przekroju ścinanym, a także stal. I owszem, możemy wykorzystać automatyczne wymiarowanie, bądź też manualne. W automatycznym wymiarowaniu mamy do dyspozycji rodzaj stali, mamy wartość, średnicę prętów, jakie chcemy zastosować, rozkład tych prętów, a także jakby wymusić na programie, w jaki sposób ma zazbrajać te obszary. My wybierzemy sobie ten najprostszy, czyli opcję po lewej i po kliknięciu prawą przyciskiem myszy już widzimy, że mamy tutaj zazbrojone te obszary, tak samo tutaj i mamy 94% utylizacji naszego przekroju. Dalej możemy sobie sprawdzić właśnie zbrojenie na przebicie.
i znowu poprzez sprawdzenie danego słupa, no mamy tutaj 93%, więc to zbrojenie nie jest potrzebne. Jeżeli chcielibyśmy takie zbrojenie zastosować, to możemy wybrać je właśnie przez zbrojenia tutaj manualnego. Mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o dostosowanie tego zbrojenia do naszej płyty. Ja tu na potrzeby pokazowe wykonam takie zbrojenie. Nie auto design, tylko. I w tym momencie możemy poprzez kliknięcie tej lupki, tylko jeszcze sprawdzimy sobie, wyskakuje nam tutaj na drugiej stronie, że po prostu niektóre z tych halfenów wychodzą poza obwód kontrolny. To są ostrzeżenia, o których program nas oczywiście informuje. No i możemy sobie sprawdzić tutaj właśnie nośność na przebicie, łącznie z zastosowanym zbrojeniem. To samo się tyczy na przykład, jeżeli właśnie wrócimy do zbrojenia na czyste ścinanie, możemy wykorzystać tutaj lupkę, zaznaczamy prawym klawiszem element i lewym klawiszem w danym miejscu i otwierają nam się tutaj obliczenia z uwzględnieniem właśnie analizy pożarowej, a także z wszystkimi dostępnymi obliczeniami związanymi ze zbrojeniem, a także tutaj podsumowaniem naszych obliczeń. Te właśnie ten eurokodowski ciąg obliczeń możemy oczywiście eksportować do dokumentacji. Dobrze. I teraz tak. Czy ja jeszcze coś tutaj chciałem pokazać w tym zakresie? Tak, zbrojenie otworów. No więc to też jest nowość w programie. Oczywiście programy MES-owskie umożliwiają szczegółową analizę naprężeń wokół otworów, ale no jednak z mojego doświadczenia wynika, że jednak wszyscy projektanci wolą dozbroić takie otwory, szczególnie jeżeli są znaczne, a sam ustrój jest poddany większym obciążeniom. Tak więc mamy w zasadzie tutaj możliwości takie, że możemy właśnie wybrać zbrojenie, możemy wybrać ilość prętów, które chcemy wykorzystać, na przykład 3 po każdej stronie w rozstawie 100 mm i chcemy, aby były zadawane po obu stronach siatki i także, żeby zakład poza obrys otworu na przykład wynosił 0,5 metra i poprzez jedno kliknięcie jesteśmy w stanie te pręty wrysować i to samo zwiększając otulinę w drugą stronę, możemy je wrysować tutaj. To samo się tyczy prętów diagonalnych, które mają zapobiec zarysowaniom. Tutaj nam wyszło ostrzeżenie, że no mamy kolizję, jeżeli chodzi o warstwy. To są rzeczy, którym się trzeba oczywiście przyglądnąć, żeby potem nam z budowy dokumentacja nie wracała, że może się nie mieści w przekroju. Dość typowy błąd. Dobrze, jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałem, samo zbrojenie, to możemy je tutaj pokazać w takim zakresie, jak właśnie i tak jak wspominałem, to zbrojenie jest w pełni sparametryzowane i w programach takich jak Allplan może być edytowane. To samo się tyczy właśnie, czy to możemy zautomatyzować i przeliczyć elementy prętowe i pokazać to zbrojenie.
To chyba wszystko z mojej strony na chwilę obecną. I teraz będę miał, czy są jakieś pytania z Państwa strony? Jeżeli nie ma póki co jeszcze żadnych pytań, to ja pozwolę sobie przejść na, jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie po wejściu na stronę strusoft.com możemy spokojnie wejść sobie na naszą Wikipedię i wybrać właśnie program FemDesign. I w tej zakładce jesteśmy w stanie znaleźć wszelkiego rodzaju informacje, łącznie z teorią, jaka została użyta przy poszczególnych modułach FemDesign. Mamy przykłady weryfikacyjne, a także opisane szczegółowo każdą funkcjonalność. Do tego jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że jeżeli ktoś z Państwa nie miał jeszcze okazji skorzystać z naszej wersji próbnej programu, w zakładce Kontakt możemy tutaj kliknąć na zakładkę Contact Us i poprzez kliknięcie tutaj w wersję próbną możemy po prostu wypełnić kwestionariusz i taką wersję otrzymać. Dobrze, widzę, że żadne pytania się tutaj nie pojawiły. Jeżeli pojawiłyby się po naszym spotkaniu, jak najbardziej zapraszam. Postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. I oczywiście zapraszam do kontaktu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.